Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Że to jest znakomita jesień w waszym wykonaniu, czołówka ligi, niezłe rezultaty. Tego należało się chyba spodziewać po pana teamie w tym sezonie. Jest pan zadowolony z tego? Na pewno jesteśmy zadowoleni, oczywiście. Natomiast czy czołówka? Liga jest tak wyrównana i tak małe różnice są punktowe, że po dwóch kolejkach możemy być równie dobrze na 10 miejscu, jak i na 4. Także z tymi miejscami to jeszcze spokojnie. Zobaczymy na koniec roku w czerwcu, jak te miejsca będą wyglądały. Na razie trzeba walczyć o punkty. To chyba dla was najdalsza podróż tutaj do Kępna. Zdecydowanie. Mało wiemy o Iskrze Szydłowo tutaj na południu Wielkopolski. To jest klub zbudowany zawodników z tak zwanej armii zaciężnej, czy też macie też swoich wychowanków? Jak to wygląda? To znaczy tak, w kadrze zespołu mamy 6 zawodników, którzy są z naszej gminy. Klub jest mały tak naprawdę, Szydłowo to jest mała miejscowość, musimy bazować na armii zaciężnej, tak jak pan powiedział, natomiast no myślę, że już przez dobrych kilka lat jesteśmy uznanym zespołem w Wielkopolsce i fajnie to się rozwija. Nie ma apetytów na wyższe cele, na gdzieś tą grę w trzeciej lidze? Nie no, spokojnie, trzeba znać swoje miejsce w szeregu, także no wiadomo, gra się po to, żeby wygrywać. Jak będziemy wygrywali, no to ten awans ewentualny by się zrobił sam. Natomiast broń Boże, nie mamy tutaj ciśnienia i chcemy po prostu grać mecz po meczu. Wspomniał pan o lidze spłaszczonej. Jak pan myśli, kto będzie finiszował na tej pozycji numer 1? Kto tu okaże się najlepszy? Myślę, że na tą chwilę tabela nie kłamie. No, Centra, Nielba i Noteć Czarnków powinny ten temat załatwić między sobą, aczkolwiek ja uważam, że kadrowo w tej czołówce powinno być jeszcze Mieszko Gniezno i przede wszystkim Kotwica Kórnik. I myślę, że te zespoły tak naprawdę powinny gdzieś tam walczyć o awans. Natomiast no, ta pierwsza trójka, która jest obecnie, myślę, że innym zespołom będzie ciężko ich dogonić. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.